Witam kochani bardzo, bardzo ciepło na moim kanale Joga Piękny na YouTubie. Przychodzę dzisiaj do Was z tematem, czy w ogóle warto jest się odmładzać. Co to w ogóle znaczy się odmładzać? Czy w ogóle można się odmłodzić? Czy można cofnąć czas, zegar biologiczny? No pewnie niekoniecznie, więc tutaj mamy taki troszeczkę absurd w tym słowie. Ale dla mnie odmładzanie to jest sposób na pozwolenie organizmowi na tempo starzenia się, takie, w jakim został on zaprogramowany genetycznie. To znaczy, właśnie tutaj, tej genetyki do końca nie przeskoczymy, ale jeżeli będziemy o siebie bardzo dbać, jeżeli będziemy patrzeć na siebie bardzo holistycznie i nie przyglądać się tylko temu, co na zewnątrz, to naprawdę, kochani, możemy dużo, dużo dla siebie zrobić. I właśnie o tym jest ten kanał. Czasem spotykam się z niepochlebnymi komentarzami, na szczęście jest tego bardzo, bardzo mało. Ale zazwyczaj są to osoby, które gdzieś wyhaczyły jakiś jeden mój materiał, czy jakąś rolkę, która jest no totalnym wycinkiem tego wszystkiego, co mówię. No i gdzieś taki komentarz się pojawił, że genów się nie wydłubię, czy nie wydrapię. Albo żebym przestała się zajmować głupotami, czy ja nie mam lepszych tematów, na przykład tylko zmarszczki. No właśnie, dlatego przychodzę tutaj do Was w tym odcinku dla przypomnienia, ale też dla nowych osób, żeby wiedziały, o czym tutaj mowa, bo dla mnie ten wygląd jest tylko wypadkową tego, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób traktujemy swoje ciało, ale też w jaki sposób jesteśmy w kontakcie ze światem zewnętrznym, zarówno z tym bardziej związanym z roślinami, ze zwierzętami, ale przede wszystkim z relacjami ludzkimi. To wszystko jest, kochani, nierozerwalne i nie ma opcji, żebyśmy po prostu zajęli się tylko skórą i wyglądali cudownie, a gdzie w sercu jest mnóstwo jakichś zranień, złości, to wszystko i tak prędzej czy później na naszej twarzy się odbija. Co to znaczy dbać o siebie? Kochani, dla mnie dbać o siebie to jest przede wszystkim zwrócić uwagę na higienę tak zwanego życia codziennego. Czyli czy my znajdujemy w ogóle czas dla siebie, czy znajdujemy czas na przemyślane posiłki. Ja też widzę, że w tych czasach troszeczkę się gdzieś gubimy i to jedzenie zaczęło być jakimś takim momentami, priorytetem, za bardzo przegadane, za dużo czasu, poświęcenia dla tego tematu, a przecież ono tak naprawdę ma nas odżywić, nie napełnić, ale odżywić. Oczywiście też zaspokoić zmysły, takie jak zmysł smaku, węchu, wzroku, ale również i dotyku. I tutaj taka mała dygresja, dlaczego Hindusi jedzą rękoma. No właśnie, oni mają tę możliwość poprzez kulturę poznania też konsystencji jedzenia, co zresztą bardzo często robią dzieci i dla mnie też jest to ważne. Pamiętam, jak się przełamałam, będąc 1,5 roku temu na Kerali i zaczęłam w końcu jeść właśnie dłońmi. To cudowne doznanie, polecam każdemu spróbować. Właśnie małe dzieci to kochają, a potem my ich od tego odwodzimy. W każdym razie, żeby już nie wracać do tego, też ten jakby możliwość dotyku i zaspokojenie tego zmysłu dotyku jest też bardzo ważne. Ale to jedzenie dla mnie powinno być oczywiście smaczne, powinno być przede wszystkim odżywcze, ale też nie zajmujące dużo czasu, już nie dajmy się zwariować. Natomiast jeżeli już podchodzimy do odżywiania, kochani, to myślmy o tym, żeby to było zdrowe. I ja na ten temat będę chciała nagrać Wam inne odcinki, natomiast na moim kanale znajdziecie troszeczkę na temat podejścia według Ajurwedy, ale już też szykuję taki odcinek, gdzie Wam opowiem o tym, jak wprowadzić proste zmiany, które nie zajmą nam dużo czasu, a jednak zamienią te produkty, które troszeczkę są bardziej szkodliwe, na te, które mogą być bardziej odżywcze, zasilające. Ale do czego zmierzam? Do tego, żeby się zastanowić, żeby właśnie przemyśleć, czy ta porcja warzyw jest wystarczająca, czy właśnie jest ich w ogóle wystarczająco dużo, a nie tak gdzieś przy okazji, czy z tym białkiem też gdzieś nie przeginamy, bo w ogóle generalnie mam wrażenie, jak się wchodzi do sklepu, do supermarketu, czy gdziekolwiek, to po prostu to białko wszędzie krzyczy i potem my jesteśmy też przebiałkowani, a to nie jest dobre. Ile wody, kochani, wypijamy? Ciągle Wam o tym mówię. Ta woda to jest podstawa, tak? Większość naszego ciała jest zbudowana z wody, więc jeżeli my nie będziemy go nawilżać, jak chcemy się dobrze czuć? I tutaj przechodząc do cery i do ewentualnych zmarszczek, no jeżeli skóra nie jest nawodniona, będzie bardziej pomarszczona, ale przede wszystkim my będziemy się gorzej czuć i będzie gorzej funkcjonował nasz układ nerwowy. Zobaczcie też, spróbujcie kiedyś, kiedy jesteście odwodnieni, a w szczególności, jeżeli ktoś troszeczkę zaszalał poprzedniego dnia z alkoholem,
jak się czujemy i jak się zmienia to samopoczucie, kiedy organizm się dobrze nawodni. Pamiętajmy też o tym, że włókna elastyny i kolagenu są zawieszone w kwasie hialuronowym. A jaka jest rola tego kwasu? No właśnie kumulowanie wody. Ale skąd on może kumulować wodę, jeżeli my jej nie dostarczymy? W związku z czym automatycznie skóra zaczyna być przesuszona, jak to się mówi, ale objawia się to właśnie taką szorstkością i pojawieniem się przede wszystkim drobnych zmarszczek. Czym dalej jest dla mnie to dbanie o siebie? To jest oczywiście też dbanie o kondycję fizyczną. To są proste chociażby ćwiczenia. Słuchajcie, wstając z łóżka, idąc do łazienki, możemy się rozciągnąć, możemy wykorzystać do tego futrynę. Macie tutaj też takie wideo na ten temat. Możemy sobie zrobić gimnastykę Mikulina, która zajmuje minutę dziennie. Też w innym wideo o tym opowiadam. To są proste praktyki, ale jeżeli tego nie będziemy wprowadzać w życie, no to jak mamy na finale dobrze się czuć? Wspomagajmy te geny, tak? Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli mamy super zestaw genów i rzeczywiście ktoś ma taką tendencję, że długo wygląda młodo i może powiedzieć podobnie moja mama, moja babcia, my tak już w rodzinie mamy. No dobra, ale pamiętaj też o tym, że jeżeli nie stworzysz sobie właściwych warunków, to te geny nie będą w stanie zastąpić właśnie tych braków, czyli jeżeli nie będziesz się odpowiednio wysypiać, jeżeli nie będziesz odpowiednio się odżywiać, jeżeli nie będziesz właśnie też dbać chociażby o tą aktywność fizyczną, no to nie ma opcji, żeby te geny po prostu zrobiły swoje. I tutaj już nie wiem, który raz w innych odcinkach też o tym mówiłam. Jako biolog lubię podpatrywać naturę. Króciusieńki przykład, czyli mamy ziarna z tej samej rośliny, załóżmy, nie wiem, z tego samego jabłka, część zasadzamy w super warunkach, część w warunkach niesprzyjających. No i jakie mamy efekty? Wiadomo, tam gdzie zadbaliśmy, a będą pewnie piękne docelowo jabłonie, piękne zbiory, tam gdzie nie, to nie wiadomo, czy ta roślina w ogóle się uchowa i przetrwa pierwsze lata. Podobnie, kochani, z nami. No ale co z tą stroną emocjonalną? Bo to ona jest podstawą, bo tak naprawdę bardzo często też tutaj o tym mówię, że to emocje rządzą nami. Jeżeli my się nie zajmiemy tą stroną emocjonalną, to mamy brak równowagi na poziomie umysłowym. I to będzie się odbijało chociażby w chęci zadbania o siebie, chociażby w chęci zrobienia czegokolwiek dla siebie. No bo jeżeli jesteśmy przygniecieni, jeżeli mamy za dużo obowiązków, jeżeli mamy za dużo problemów na głowie i nic z tym nie robimy, pozostajemy w miejscu, to czego możemy się spodziewać? W związku z tym w którymś momencie przychodzi taki etap, gdzie nam się już nic nie chce, gdzie to koło zaczyna zataczać swój okrąg i dochodzimy do momentu, jestem zmęczony, zmęczona, przepracowana, przepracowany, nie mam siły, już nic więcej dla siebie nie zrobię i właśnie to błędne koło zaczyna zbierać żniwa. Dlatego bardzo ważne jest też, żeby zadbać o siebie, żeby pomimo tego, jak nam się nie chce, zmusić się, tak, nie siedzieć w miejscu, nie podlegać tej prokrastynacji, tylko powiedzieć sobie, dobra, odliczam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, wstaję, robię coś dla siebie, idę na spacer, nawet na 5 minut rozciągam swoje ciało, albo też zajmę się jogą twarzy. Dlaczego joga twarzy jest dla mnie takim obszarem zainteresowań i w ogóle twarz? Dlatego, kochani, że my pracując z mięśniami mimicznymi, które są ściśle połączone z wyrażaniem naszych emocji, my będziemy uwalniać właśnie ciało od napięć, my będziemy uwalniać ciało od tego, co twarz skumulowała, a poprzez sprężenie zwrotne emocji będziemy wpływać na te obszary mózgu, które pierwotnie wpłynęły na daną ekspresję twarzy, czyli na przykład to się zdenerwował, zaczyna wyrażać to twarzą, czyli na przykład mruży swoje marszczy brwi, zaciska zęby, usta i możemy odwrotnie to zrobić, masując, uwalniając te napięcie, będziemy wpływać na ten obszar mózgu, który właśnie spowodował tą mimikę, dzięki czemu my się zrelaksujemy, dzięki czemu być może uruchomimy takie wyjmowanie gdzieś tam właśnie spod dywanu tego, czego nie chcemy i się temu przyjrzymy. W związku z czym, reasumując, nie mówimy tutaj na tym kanale o tym, żeby wygładzić zmarszczki na siłę. Mówimy o tym, żeby uwolnić ciało od napięć. Mówimy o tym, żeby zadbać o swoje tkanki. Mówimy o tym, żeby te tkanki jak najdłużej dobrze funkcjonowały, były zdrowe i żeby nam służyły, a nie nas obciążały. Oczywiście się zestarzejemy, oczywiście prędzej czy później będziemy mieć te zmarszczki, tylko zawsze trzeba pamiętać, po co nam praca z tymi zmarszczkami, czy po to, żeby dobrze wyglądać, czy po to, żeby się dobrze czuć. Tu już sobie każdy może sam odpowiedzieć, ja tą odpowiedź znam.
Jasno, mam wrażenie i mam nadzieję, że ją tutaj zakomunikowałam. Także kochani, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Będę bardzo wdzięczna za wszelkie lajki, udostępnienia i oczywiście po kursy, akcesoria do masażu, poduszki, suplementy i wiele innych zapraszam Was do mojego sklepu yogapiękna.com. Wszystkiego dobrego, kochani. Dbajcie o siebie. Pa, pa.